Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3. Odnalazłem miecz należący do tego kowala. Był tam wbity po prostu w wóz przy tych ciałach orków, których zabiliśmy oczywiście. I oddamy go teraz kowalowi, przez co powinniśmy zyskać ich w miarę już reputacją. Znalazłem twój stary miecz. Naprawdę? To rzeczywiście on. Gdzie go znalazłeś? Na wykopalisku, we wschodniej świątyni. Wiedziałem, ten drab Tempek faktycznie go zabrał. Dziękuję, Mora. W zamian dostaniesz coś ode mnie. 400 sztuk złota, nieźle. Teraz pucz mnie kowalstwa, przełóż kowalstwa. To nic mi teraz nie obchodzi. Właśnie, chcę wejść do środka i chcę pogadać z przywódcą. Stać! Ani kroku dalej! Puść mnie. No dobra, ale zachowuj się odpowiednio. Świetnie. Jak pogadamy już z przywódcą, to ta lokacja w zasadzie będzie wyczyszczona. Talny wojownik i tak dalej. Co tu jest? Solidny metalowy kufer. To nas na razie nie interesuje. Kolejni elitarni wojownicy. I no i oczywiście wak. Czemu przeszkadzasz mi w czasie narady wojennej? Gadaj! Narady wojennej? Przecież wojna się już skończyła. Narady wojennej? Przecież wojna już się skończyła. Zakichany mędrek. Was, ludzi, już okiełznaliśmy. Nie spodziewamy się z waszej strony poważniejszego zagrożenia. Mimo to, nadal muszę zajmować się kwestią równowagi sił w tym regionie. A kto mógłby rzucić wyzwanie potędze orków? Któż mógłby rzucić wyzwanie potędze orków? Nic nie mówiłem o wyzwaniach. Mówiłem o równowadze sił. Asasyni to nasi sojusznicy. Pozwalają nam prowadzić wykopaliska na swojej pustyni. Ponadto dają nam swobodny dostęp do swych miast. W zamian otrzymują mnóstwo złota. Ktoś musi jednak dbać o to, aby zbytnio nie urośli w siłę. To właśnie moje zadanie. Ciekawe zadanie. Przygotowujesz się do wojny z asasynami? Przygotowujesz się na wojnę z asasynami? Siedzimy na skraju pustyni. Jeśli asasyni wyślą armię do krain centralnych, to będę pierwszą osobą, która się o tym dowie. Gdyby jednak ten zamek padł, nic nie powstrzyma asasynów przed wkroczeniem do krain centralnych. A tego wolałbym uniknąć. Opowiedz mi jeszcze o waszym sojuszu. Z asasynami. Asasyni bardzo nam pomogli w czasie wojny z Morami. Zajęli się tą krainą, którą rzadko odwiedzają orkowie. Pustynią. Modlimy się przy tym do tego samego Boga, Beliara. Zawiązanie z nimi sojuszu było strategiczną decyzją. Nie, można to tak rozumieć. Co z buntownikami? Tak, wciąż istnieje. A ty mi tu gadasz o zakończonych wojnach. Buntownicy napadają na farmy, blokują przejścia na pustynię i okradają nas przy każdej okazji. Podobno mają na zachodzie duży obóz. Nazywają go Nemorą. Chciałbym zniszczyć tę Nemorę, ale na razie mam na głowie inne sprawy. Jak zresztą doskonale wiesz, hojnie wynagrodzę każdego, kto zdoła zniszczyć ten obóz. O ile będzie mnie na to stać, rzecz jasna. Nie stać ci na to. Jak idą wykopaliska? Kopiemy jak szaleni na całym świecie w poszukiwaniu boskich artefaktów. Nasze wysiłki nie przyniosły jednak efektów, jakich się spodziewaliśmy. Jedynie Beliar wie, czy amulet ze wschodniej świątyni to naprawdę boski artefakt. Amulet? Chcę twojego boskiego artefaktu. A czemuż miałbym ci go dać? Dla ciebie jest bezwartościowy. Bzdura. Mam inne problemy, Mora. Wciąż nie mam dość złota, aby dotrzymać umowy z asasynami. Ten rzezimieszek Kabir od wielu dni czeka na moją odpowiedź. Jak myślisz, co się wydarzy, jeśli wkrótce nie dostanie swego przeklętego złota? Dostarczę ci złoto dla asasynów. Chcesz mi przynieść całe złoto? Naprawdę. Chodzi o 50 000 złotych monet. To nie są jakieś drobne. Wiem, durniu, ale dobrze. Jeśli faktycznie ci się powiedzie, znowu pomówimy o tym artefakcie. Zobaczę, co się da zrobić.
Jeżeli, znaczy powiedzmy tak, kupiliśmy pancerz, pieniędzy mamy mnóstwo, no nie ukrywam, jeszcze jakbym sprzedał te skóry, to bym... Spokojnie mu damy te 50 tysięcy, chcę mieć ten artefakt, może to będzie jakiś fajny amulet. Oto twoje 50 tysięcy. Kto by pomyślał? Daj mi je szybko, zanim ktoś ci je odbierze. Co z boskim artefaktem? Od razu do rzeczy, co? Dobra, masz go. Tylko nie mów nikomu, że ci go dałem. Bo sprawy przybiorą dla ciebie jest bardzo niekorzystny obrót. Zajebiście, w takim razie drugi boski artefakt jest nasz. Amulet Adanosa, zobaczmy. I co to jest? Amulet Adanosa, ochrona przed lodem, energią, ogniem. Zajebiste. Jakie aktualnie mamy? Ochrona przed uderzeniami ostrzałem. Ochrona przed lodem, energią i ogniem. Kiepsko mamy ochronę przed tymi rzeczami. Może w sumie nie głupio byłoby go założyć po prostu. Musimy to przemyśleć. Na razie mamy, zakładamy te różne pierścienie. Tak zastanawiam sobie, co jest lepsze. Ochrona przed... Wiecie co? Idziemy na pustynię, to tam raczej tego nie będzie. Dobra, łazimy dalej z tym. Myślałem, że może on będzie miał do ochrony przed pociskami, uderzeniami. Jesteśmy beznadziejni, jeżeli chodzi o ochronę przed magią. Ale za to zajebiście, jeżeli chodzi o obronę przed atakami fizycznymi. Następnym naszym celem ludziska jest Gelden w takim razie. I tam też się udamy w poszukiwaniu jednego przedmiotu, który brakuje mi do spełnienia mojego ekwipunku marzeń aktualnie. Chodzi mi o hełm paladyna, pierwszego paladyna. Tam zdobędziemy go, myślę, że nawet sobie wymienimy, jeżeli będzie dość dobry. W stosunku do tego, choć ten mi się strasznie podoba z wyglądu, to mimo wszystko no, na statystykach troszkę mi zależy. Wykonaliśmy też wszystkie zadania dla Nemory, dla Trellis. Nie wykonaliśmy tylko znalezienia tego jakiegoś śmiesznego alchemika, co mnie już raczej nie interesuje. Natomiast w Gelden jeszcze nie byliśmy, o tak. Zrobię save'a. Jest to ostatnie miasto w tej części Gothica, w którym jeszcze nie byliśmy. No i muszę wam powiedzieć, że powoli, ale gra się będzie chylić ku końcowi, bo już jesteśmy na pewno poza połową. Mamy 3 z 5 artefaktów Adanosa. Dobycie kolejnych nie powinno zająć chyba jakiejś specjalnie wielkiej ilości czasu, ale tak sądzę, że w 100 odcinkach się zmieścimy z tą serią. Jest to zdecydowanie najdłuższa część z Gothica, sami ocencie. Jest po prostu niesamowicie długa. I takie rzeczy ja właśnie... Wow, jeszcze jeden. Świetnie. Takie rzeczy ja właśnie sobie cenię w Gothicu... mięska nie zabrałem, sorry. Że... I uważam, że to jest najlepsza część Gothica, ponieważ jest w niej niesamowicie dużo rzeczy do roboty i jest to gra po prostu długa, dająca mnóstwo frajdy. No poza tym, że czasem ma wkurzającą walkę. Z tym cofaniem się przeciwników, ale z tym sobie potrafimy już poradzić za pomocą naszego potężnego oręża. Weźmiemy z nich wszystko oczywiście. Świetnie. I Gelden jest przed nami. Wspaniale. Nie wiem, czy będę tutaj wykonywał wszystkie zadania ludziska. Bo w Gelden w zasadzie interesuje mnie tylko hełm. Save all. To sobie przeczytałem na internecie, gdzie go poszukać. Powinien być u szamanów, z tego co wiem. Wow. Od razu na wejściu, buntownicy, powieszeni, serio. No dobra, ork. Nie chcemy tu żadnych awantur, jasne. No spoko, dopiero co przyszedłem. A ty od razu o awanturach. Hy, ja? Sprawiać awantury? No co ty? Tarny najemnik. Mnóstwo tutaj jest ludzi. Może tutaj ktoś będzie ciekawy? Nope, nikogo nie ma. Lecimy dalej, tu jest w ogóle kowal. Kolejny najemnik orków. Gemblak, czy Gembak. Nie mam zamiaru walczyć o kupę złomu, to poniżające. Więc czemu nie walczysz na arenie? Więc czemu nie walczysz na innej arenie? Uważaj, co mówisz, Mmora. Opuściłbym to miejsce dawno temu, gdybym mógł. Co rozumiesz przez złom? Co rozumiesz przez złom? Na tej arenie
walczy się tylko o artefakty, Mora. Nic wartego uwagi, same stare graty z niepamiętnych czasów. A gdzie w tym wszystkim honor? O, mówisz o artefaktach, to może jakiś puchar będzie. Więc jak mogę ci pomóc w odzyskaniu honoru? Podobno jakiś przeklęty drań najechał jedną z naszych kopalni. Najemnik odszczepieniec imieniem Iwan. Śmierć zdrajcom. Czyli i co z tym związek? No, chciałeś chyba odzyskać honor, tak? Bo jeżeli tutaj się walczy o artefakty, to nie głupio byłoby powalczyć bliska. Jesteś silnym i dumnym wojownikiem, nieznajomy. Ty też chcesz zdobyć sławę i bogactwo na arenie? Ona już jest moja. A czemu ty walczysz na arenie? Wielu ludzi walczy, żeby zyskać szacunek orków. Faktem jest, że dzięki temu lepiej im się żyje, jeśli wiesz, o czym mówię. No dobra. Kto jest w takim razie zarządcą areny? Lepiej sobie idź! Wyglądasz na silną, Mora. Co powiesz na małą walkę na mojej arenie? Dawaj. Chcę walczyć na arenie. Świetnie. Więc wejdź na nią. Twoim przeciwnikiem będzie Dimitar. Okej. Już jest trupem. To znaczy, już jest pokonany. Chodź tu! Hej, ludzie! Walka! Do widzenia. O, siła plus jeden, zajebiście. Weźmiemy od razu sobie z niego wszystkie rzeczy. Plus miecz. Kogo następnego rzucisz przeciwko mnie? Dobra walka, Mora. Chcę dobrego wojownika. Dobrze. Gęba kamienna tablica otrzymano. Dalej, walcz. Okej. Coś dziwnego dostaliśmy. Jakieś dziwne artefakty faktycznie. Teraz możesz pokazać, co jesteś. Jak mnie trafisz, to dam ci wygrać. Nieważne. I reputacja. Świetnie. Gębak plus do tego. Znaleźliśmy jakąś kamienną tablicę. Ha, wie co to jest. No gdzieś tu powinna być? Ciebie to nie obchodzi. Dobra, nie wiem. Wszystko jest możliwe. Nieźle, nieźle. Dobrze sobie radzisz, Mora. Dawaj najlepszego od razu. Nie zapominaj, że Kulak wciąż jest mistrzem. Kto jest twoim najlepszym wojownikiem? Kulak to niepokonany mistrz Gelder, Mora. Chcę walczyć z Kulakiem. Bardzo proszę, ale ostrzegałem cię. Ruszaj na arenę. Ci już po nim. Świetnie, Kulak, chodź. Nawet nie chciałeś ze mną gadać, teraz za to zapłacisz. Gorzej już być nie może. Teraz możesz pokazać, co jest. Trafiony. No, przyznaję, udało się mnie trafić nawet. Ale i tak po tobie. Nawet mi nie zadałeś pokaźnych obrażeń. W zasadzie nic mi nawet nie zrobiłeś. Uleczymy się jabłuszkiem, żeby ci jeszcze zjem nad tobą jabłko. Mów, w ogóle pogarda. Dawać nagrodę główną mi tutaj. Jesteś cholernie dobrym wojownikiem. A może chcesz dla mnie pracować? Czyli? Mam dla ciebie pracować? Załatwiłbym to sam, ale to dość delikatna sprawa. Mirzo, ta napuszona parodia asasyna. Od wielu dni śmieje mi się w oczy. Za każdym razem, kiedy odbiera dużą dostawę, wywala śmieci tuż obok mojej areny. Robi to tylko po to, żeby mnie rozzłościć. Chętnie dałbym mu małą nauczkę. Chyba nie mam go zabić, co? Nie jestem twoim niewolnikiem. Czemu się sam tym nie zajmiesz? Zajmę się tym. Dobrze. Tylko go nie zabijaj, albo znajdziesz się w bardzo poważnych tarapatach. Nie ma problemu. Sobie z tym sobie akurat poradzę. Mówisz, że jakiś asasyn ci wywala, pewnie będzie siedział tutaj, w tym magazynie. Tak mi się przynajmniej wywala. Tak mi się. O, właśnie. Mirzo. Co tam u ciebie, stary druchu? Nie chcesz w zęby przypadkiem? Witaj w mym skromnym przybytku, synu dobrego gustu. Interesują cię towary z odległej pustyni. Boże, kolejny z skrzywieniem kręgosłupa. Czegokolwiek ci potrzeba, tutaj to znajdziesz. Sprzedajesz artefakty? Cóż za interesujące pytanie, synu zdziwienia. Nie wiesz, gdzie jesteś. To Geldern. Miejsce spotkań wszystkich poszukiwaczy artefaktów tej krainy.
Nigdzie w Myrtanie nie przebywa ich więcej niż tutaj. Może masz jakieś ogniste puchary w takim razie? Skąd bierzesz swoje artefakty? Skąd bierzesz swoje artefakty? Pozwól, że zadam ci pytanie. Jaki byłby ze mnie kupiec, gdybym na prawo i lewo opowiadał o swych dostawcach? Lepiej zajmij się swoimi sprawami. Wygląda komicznie. No dobra, pokaż mi swoje towary w takim razie. Pokaż mi swoje towary. Mam wszystko, czego ci trzeba, synu targowania. Już jestem synem wielu rzeczy w takim razie. Co to za pierścień on mi dał? Siła plus 5, beznadzieja. Sprzedamy od razu, tego też sprzedamy. Pierścień, maksymalna siła życiowa 10, ochrona przed pociskami, ostrzami. O, może być przydatny. Ochrona przed pociskami. Kostur maga. Wiecie co, weźmiemy to sobie. Jeden mi wystarczy. Świetnie. I tak, mamy aktualnie 650 życia. To jest bardzo dużo. I używamy tego pierścienia do życia. Ja bym sobie założył ten pierścień raczej obronny. Ponieważ 50 życia nie robi dużej różnicy, i tak sobie dodamy to później. Save all. Wolę mieć teraz większą ochronę. I uderzę cię teraz kilka razy w twarz na chwałę Agenaka. Uderzę cię teraz kilka razy w twarz na chwałę Agenaka. Odważna z ciebie bestia. Dobra, pokaż na co cię stać. Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem. Wyzwanie? Tak, właśnie tak. Do widzenia. Noszę asesyna. Coś jeszcze? Mirzo, co miałeś przy sobie? O, do Gelden, doskonale. Nic tu nie ma. Przy okazji sobie pozbierałem srebrny kielich, nie interesuje mnie. Masz tu złoty kielich, nie masz przypadkiem ognistego pucharu, przyjacielu? Ale zajebiście, od razu mam runę. No, to bosko. Przestawimy ją sobie do Gelden. Gdzie jest Gelden? Moja głowa. Właściwa reakcja. Tutaj. W ogóle stoisz w kominku. Halo. Halo. Dobra, nieważne. Prześpię się w twoim wyrku, powinno ci pomóc. No chyba nie będzie chciał z nami gadać. No trudno, smaż się tam jak chcesz. Jep. Wracamy do Agenaka i powiemy mu o rozwiązaniu zadania. Chyba. Mirzo sam się o to prosił. Mirzo sam się o to prosił. Zdumiewające. Nigdy bym cię o to nie podejrzewał, Mora. Słono za to zapłacę. Dziękuję bardzo. Okej, ile mamy punktów? Mamy 5 punktów i niedługo do kolejnego levelu. Szkatułka. Nie, ja bym chciał znaleźć ludziska szamanów aktualnie. Szamani pewno będą tam dalej troszkę. Wykonamy oczywiście zadania dla tego miasta, bo jak już przechodzimy całość, to przechodzimy całość. Ale się chcę chętnie zorientować, gdzie są poszczególne osoby. Tutaj jest sypialnia, nic ciekawego. Tutaj nie potrzebujemy tego miejsca. Szamani, szamani, szamani. Pewnie będą w centralnym zamku, co? Tam, gdzie mnie nie wpuszczą. Prawda? Dzień dobry. O! A jednak wpuszczą. No cóż, gdzie jest ten hełm? Pytanie. No, gdzieś tu powinien być. To akurat sobie sprawdziłem na internecie. Co tu jest? Stary pierścień alchemika. No okej. Też się później przyda. Chyba, że drewniana tarcza. To jakaś dziwna tarcza jeszcze. Może co z tymi szamanami pogadamy? Daj mi spokój. No daj mi spokój, od razu daj mi spokój. No come on, gdzie on jest? O, może gdzieś tu wisi? Nie wiem. Okej, może z tobą mógłbym pogadać? Potrzebuję 5 bryłek siarki. Naprawdę? Nie prowokuj mnie, Mora. Zdobądź dla mnie siarkę, albo pożałujesz.
Tylko aby nie przynosić nierafinowanej siarki, jasne? Niech ci będzie. Pokaż mi swoje towary. Przy okazji może od ciebie kupimy w takim razie tą siarkę? Nie mam siarki. Gdzie ci siarkę znajdę, człowieku? Gdzie orku? Głupie zadanie. Bierzemy fiolki od ciebie, dołóż złoto, cudownie. Diabła. Dobra, sprawdźmy sobie pulpity jeszcze przy okazji. Tu jest napisane coś o alchemii. Cudownie. Serio. Ten hełm powinien gdzieś tu być. Chyba, że jest w kuferkach, wiecie. Może być trochę trudniejszy niż myślałem aktualnie. Wiecie, zrobimy taki myk. Prześpimy się. W ich wyrku do północy. Świetnie. Oni teraz powinni iść na spoczynek chyba. Prawda? Idźcie spać do jasnej cholery. Ciebie to nie obchodzi. Do widzenia. No patrz jak jechamy, no. Jeszcze raz do północy. Ty tu śpisz. Człowieku. Może tutaj jest hełm? Czego chcesz? Hełmu chcę! A czego byś chciał innego? Okej, już poszliście spać? Zajebiście, dobra, poszli spać, świetnie, tylko ci dwaj strażnicy. Zrobimy tak, save all. Magia snu. Sen, cudownie, w ogóle na to miejsce poproszę, dziesiątka. Nie czaruj mi tu. Jeszcze ty? Przestań czarować, natychmiast. No już. Okej, świetnie. I zobaczmy, co jest w tych skrzyniach. Tylko na kuckach. Cudownie. Złamany. Jak to złamany? Złamany. Durniu! Czas nam się kończy. A tu nic nie ma. Może tu? Też nie. Do diabła. Co to było? Nic to nie było. Nie interesuje cię to. Co to było? Dobra, sprawdzę na Hama po prostu. Tutaj nie ma. Może tu? No i tu mamy amulet. Całkiem niezły. Plus 5 do many. Sobie weźmiemy nawet. Ej, może Gambok go ma? Co jest Mora? Pokaż mi swoje towary. Nie, nic nie jest. Do licha Mora, o co chodzi? Kur zapiał, no nie mogę go znaleźć. Potrawka z chrząszcza. Dobra, ludziska, tutaj zakończymy odcinek, bo i tak muszę dzisiaj wcześniej skończyć. Tak czy siak. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 3. Hejka! Tu jest napisane coś o alchemii. Okej, ludziska, wiecie co, może troszkę za krótki ten odcinek będzie, bo mi wyjdzie, więc sprawdziłem sobie na internecie, gdzie dokładnie jest ten... Świetnie. Na pewno nie będziesz chciał, żebym tu wchodził, prawda, przyjacielu? Więc w takim razie pozwól, że cię uśpię. I nie będziesz już nic pamiętał. Śpi. I nie wstawaj. Cudownie. Gdzieś tu powinien być ten cholerny hełm. O, właśnie, hełm pierwszego paladyna, doskonale. Zdolności powieckie, od razu wszystko stąd w takim razie zabieramy. Cudownie. W ogóle z kuferkami włącznie. Zajebiście. Yeah! Nie ukrywam, sprawdziłem na internecie, gdzie jest ten hełm, bo chciałem go zdobyć. A zadania już będą tylko formalnością, więc... Co to było? Nic to nie było, nic nie widziałeś, nic nie widziałeś. Cudownie. Więc tak, zobaczmy jak on wygląda. Przede wszystkim mój ma 16 do ochrony przed ostrzami. Ten ma, wow, ochrona energia, lodem, uderzeniami, ostrzami. W sumie lepszy od mojego. No i komponuje się z całym wyposażeniem. Plus nawet, zobaczcie, jeżeli byśmy założyli, powiedzmy, miecz plus... tarczę, pełen zestaw paladyna, ludziska. No i to rozumiem. Śmiesznie wyglądamy, jak ta istny tank.
No dobra, będziemy ganiać z tym hełmem oczywiście, bo jest lepszy od mojego. Więc myślę, że pójdziemy się jeszcze skimać gdzieś. Przekimać na przykład. Człowieku, aż to pulpit, stary, jeszcze przeczytam. Sorry, wpadnę po pocztę książki. Jest napisane coś o alchemii. Kolejna alchemia, doskonale. Wyrko, no niestety nie mogę sobie pospać w twoim wyrku, przyjacielu. Ale powiedzmy, możemy sprawdzić, czy tu na górze będzie jakieś wyrko, w którym się możemy przespać. Kolejny pulpit. Ale powiem wam, że w zasadzie w Gelden zależało mi tylko na tym hełmie. Więc nie mamy tutaj innych jakiegoś specjalnie powodu do przebywania. Później zostanie tylko oswobodzenie oczywiście tego miasta, ale to daleko, daleko. Jeszcze pytanie, czy ja w ogóle to będę robił. Czy będę oswobadzał wszystkie miasta? Tego nie wiem aktualnie. Czy mógłbyś zaznaczyć to cholerne łóżko? Stary pierścień alchemika, nie interesuje mnie to. Chciałbym Wyro! Czemu mnie obudziłeś? Do diabła, Wyro! Czemu ja nie mogę Wyra zaznaczyć? Dziwne. What the fuck? Cholera! Co jest? No też mi się wkurzył, jak ktoś tam mnie wpadł sprintem do chaty, ale wiesz. Nic ciekawego, super. O, dajcie mi się przespać! Nie lubię łazić po ciemku. Człowieku, czego chcesz? Dobra, wkurzacie mnie. Lecę do swojego kimona. Mamy tutaj runę. Więc prześpimy się po prostu w Nemorze. Gdzieś tam było moje Wyro. Prawda? Gro? Zajebiście. Szkoda, tamten hełm mi się strasznie podobał. Jakbym miał tylko lepsze staty, bym go używał cały czas. No to diabła, dajcie mi Wyro! Spać mi się chce i nigdzie się nie mogę położyć. O właśnie, moje Wyro. Cudownie. Śpi do następnego poranka. I tutaj ludziska, podziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia. Hejka.